Organizując uroczystość komunijną w domu uzyskamy swobodniejszą i milszą atmosferę niż w restauracji. Sprawdź, w jaki sposób przygotować menu i dekoracje na przyjęcie komunijne Twojego dziecka. Przyjęcie komunijne. O czym trzeba pamiętać, aby przyjęcie komunijne wypadło nienagannie? Należy zaplanować wszystko wcześniej. Ważne jest, aby obmyślić nie tylko menu, ale też dekoracje, które nadadzą biesiadzie szczególnego charakteru. Warto przygotować wszystko wcześniej, by móc towarzyszyć dziecku w tym uroczystym dla niego dniu, a nie spędzić cały czas w kuchni. Przed wyjściem do kościoła należy przygotować mały stół z zakąskami. Po powrocie goście zajmą się nimi, na stojąco, a ty będziesz miała czas na podgrzanie obiadu. Po zakąskach, wręczeniu i oglądaniu prezentów można zaprosić gości do stołu. Przyjęcie komunijne. Dekoracje stół nakrywamy na biało. Wybieramy najlepszy obrus i odświętną porcelanę. Na środku stołu warto postawić niski bukiet wykonany na przykład z frezji, tulipanów, róż czystokrotek. Można też przy każdym nakryciu postawić kieliszek z malutkim bukiecikiem. Warto również zaopatrzyć się w serwetki z tkaniny, lnu lub damaszku. Będą wyglądały o wiele bardziej elegancko niż ich papierowe odpowiedniki. Jeśli masz możliwość, krzesła wokół stołu ubierz w białe pokrowce. Można wypożyczyć je na przykład w firmie cateringowej lub zrobić samemu, kupując najtańszą białą tkaninę, dzieląc ją na kawałki wystarczające do okrycia krzesła. Całość należy przewiązać wstążką. Przyjęcie komunijne. Menu dania powinny być lekkie i wiosenne, takie, które będą smakowały także Twojemu dziecku. Sprawdzi się zupa krem, np. z brokułów, szparagów czy pieczarek. Na danie główne warto zrobić pieczeń z cielęciny, wieprzowiny lub wołową. Do tego warzywa na ciepło, surówka i można przejść do deseru. Efektowny i pyszny tort bezowy z bitą śmietaną, kremem z mascarpone i owocami zachwyci dzieci i dorosłych.